co oni robią w tym minivanie, to ja w to po prostu nie wierzę. Myślę, że to nasz policja. Nie można skończyć odcinka, bo ciągle się coś dzieje. Ciągle coś. Proszę Państwa, tam skup. Ja nie wierzę. Jedziemy dalej, teraz już chyba z górki być. Ale moje donatki są. Chyba trochę starsze, co? Są świeże? Powiedziałaś ciepło? No. Są nagrane od słońca. Dzisiaj się już żegnamy z Wang Bieng i żegnamy się takimi widoczkami i takim słoneczkiem. I ruszamy dalej do Pon Savan. Grzeszna, więc została karetka. Pan powiedział, że nie ma miejsca z tyłu, oni w trójkę siedzą na czterech siedzeniach. Mamy w busie parkującą kobietę starszą, która pluje na swoje ubranie. Mamy dziewczynę, która zgmiotowała. Siedliśmy ostatecznie z tyłu na kanapie. Ten pan, który siedzi po mojej prawej stronie, chyba bardzo chce mieć więcej miejsca i cały czas próbował mnie przepychać, ale jesteśmy generalnie gabarytowo trochę więksi niż oni, więc potem mnie chyba odpuścił. Ale zamiast ściągnąć sobie plecak, bo on po swojej prawej stronie ma plecak, zamiast go ściągnąć, gdzie mielibyśmy razem więcej miejsca, bo to on uparcie go trzyma, nie? Co oni robią w tym minivanie, to ja w to po prostu nie wierzę. Laska na przykład obok mnie też ma torebkę obok siebie, obok swojej dupy i trzyma nogę na mojej torbie, którą ja sobie położyłam pod siedzenie. Ona jest taka, a siedzi jak tener, zajmuje półtora miejsca, nie? W ogóle. Minivanie. I zaczęłam się zastanawiać, jakimi ludźmi oni są. Oni są wszyscy z tej samej rodziny. Ten, co się rozpychał obok Bartka i ta laska, to jest jego matka. A ta laska, co żyga, to jest jej wnuczka, a jego córka. A jego żona siedzi z przodu. I też ma jakieś tam na pewno miejsce. Ciężka ta rodzina, no ale cóż. Pan się obmywa już auto. Przejechaliśmy 1/3 trasy. Jest tak dziurawa, że to się nie dzieje. Przetrwasz? Mamusza, a co? Ale przytulę tak łóżko, ale będę tak głodna i tak zmęczona, ale tak przytulę łóżko. Już jesteśmy kumplami. Pan przed chwilą chciał nam lecieć zonko, a teraz ładnie obczaja w kamerce, co się dzieje. Już jesteśmy kumpla. Pan się zaproponował, żeby nagrać całe auto. Nagrywamy, a co? Ze sobą 8 godzin na wertepach z laotańskimi biesiadami, także trochę nas wycząsło. I jeszcze zostało 77 km, czyli jakieś 2 godziny, albo z półtora, albo no więcej. Bo tutaj średnio jedziemy ile? 30 na godzinę, nawet nie? 20? Czasami 5. Pan robi pomp, większy niż ja. Ale czasami tak że nim rzuca, nie? Na boki. Tak? To jest nasz kierowca. Może zobaczyć, że nam się wyczepiło siedzenie. Jeszcze 38 km. Jest 17:30. Pierwsze godziny pewnie, albo... Ale już zobaczymy, bo trochę... Teraz to już się nie... No i ostatecznie dotarliśmy. Ostatnie dwa bagaże. Nikt więcej tutaj nie dojechał. Ja się zastanawiam, czy to na pewno jest dobre miejsce, skąd ludzie robią te swoje w takim razie. Tutaj kawałek, to jest stąd pierwsze polety słoń. Zameldowanie. Za 17 zł. Można? Znaczy, za 15 było wcześniej, ale... Kip jest tak niestabilny, że on 2 dni temu podrósł o 1/3 swojej wartości. Czyli teraz, jak wszystkie ceny płacimy, to wszystkie ceny kosztują 30% więcej niż normalnie. Podrósł z 17 czy z 16 do groszy do 23 groszy. Tak czy siak, to mamy za 17 zł pokój z łazienką, widziałem już. No jest... No jak za 17 zł, nie? No co mam ci powiedzieć? Czyli jest prysznic, jest kibel, no i okej, nie? No, ale mamy lodóweczkę, mamy ręczniczki. A mają wifi? Mają wifi, ale nie wiem jeszcze jak i idzie. Body soap. Czy to do kibla jest? Może wyszły do ubikacji, bo tam nie ma papieru. To pewnie są do ubikacji. Zabadi o poranku w Pon Savan. Pon Savan brzmi jakbyś była w jakiś Porsche. No, ale fajna jest ta nazwa Pon Savan. Pon Savan. Opuszczamy nasze domostwo, bierzemy skuter i ruszamy w drogę.
Skuter musimy wypożyczyć w naszym hotelu, bo mimo, że w Ponsavan jest bardzo dużo hoteli, to nie przyjeżdżają tu backpackersi. Obecnie jesteśmy właściwie sami, akurat w naszym hotelu, w którym jest 28 pokoi. Na ulicy też jesteśmy raczej sami. No i mało jest tutaj takich rzeczy jak wypożyczalnie skuterów, jak jakieś nocne targi. Dużo jest takich lokalnych rzeczy, bardzo, bardzo lokalne miasto. Więc skuter jest kombinowany od naszego właściciela tutaj tego przypadku. Oje, jedziemy. 200 tysięcy. Nie dało się startować, ale mam fancy kas. I tankujemy. Żeby zatankować, to musimy pokazać pieniądze, żeby wiedzieli mniej więcej, za ile zalewać. Bo się inaczej nie dogadamy. Thank you. Mamy prawie pełen. No to dobrze, no to będzie pół, no to już nie będziemy tankować. No i co? Idziemy do prowincjonalnego muzeum, do którego prawdopodobnie tylko my dzisiaj wejdziemy. Otwarcie jest od wtorku do niedzieli, od 9 do 4 p.m. International Visitor 30 tysięcy, czyli tren mają za darmo, Disabilited mają za darmo, ale Citizen mają za 5 tysięcy. Biletów nie dostaliśmy, no i idziemy zobaczyć, co to jest. W muzeum można poznać historię prowincji. Możecie tutaj zobaczyć przybory codziennego użytku, jakie kiedyś stosowano. Możecie zobaczyć nie tylko te wojenne czasy, co tutaj się działo, o tych bombardowaniach wszystkich. Możecie zobaczyć stroje ludowe tych plemion, jakich przyrządów do tkania używali, tkaniny, jakie wzory mają tutaj etniczne, jak produkowali kosze. Oni potrafią, tak jak powiedział król jeden, śpiewać. I tutaj muzyka była ważna w ich życiu i są instrumenty. O, a tutaj biżuteria. Oni generalnie ładne mają te stroje, biżuterię i tak dalej, nie? No. Są też tutaj te informacje o tych słoikach na polu. Nie dowiedzieliśmy się niczego więcej niż te artykuły, które czytaliśmy wcześniej. W dodatku nawet tutaj są takie same zdjęcia jak w tych artykułach naukowych w internecie dostępnych. Ale warto w sumie, ja lubię tak na żywo zwiedzać i czytać takie rzeczy niż w internecie. Muzea ogólnie są takimi instytucjami, które mają nie tyle nam przybliżać jakieś historie, jakieś rzeczy, co mają sprawiać, że bardziej to zapamiętamy, bo jeżeli idziemy do jakiegoś miejsca, jest to związane z jakąś czynnością dla naszego mózgu, niekoniecznie czynnością rutynową, to łatwiej nam zapamiętać te informacje, które przeczytamy w tym nierutynowym czasie, na przykład zwiedzania muzeum. To taka moja teoria. Mogę zejść, jak nie da rady podjechać. Taka droga prowadzi do pierwszego miejsca słoików. Podejrzewam, że do następnych nie będzie lepsza. Ja ale tu muszę pchać skuter. Tego to jeszcze nie było. Jak pchać skuter? Boże, przecież to powinno samo jechać. Już bez przesady. Proszę Państwa, pcham skuter. Ja nawet na nim nie siedzę. Proszę Państwa, pcham skuter. Ja nawet na nim nie siedzę. Co tu się dzieje? Co to jest za droga? O, ja nie wierzę. Jedziemy dalej, teraz już chyba z górki będzie. O, tu taki duży kawał mięsa można kupić. A panie mają tutaj sajgonki i mają donaty. A tu? A tu co jest? Też mają donaty. To jak będziemy w drodze powrotnej jechać i tutaj też mają takie jedzenie. No, to elegancko, już znaleźliśmy targ dla siebie. Tutaj mają jedzenie. O, pani też ma sajgonki. I banany ma. I o, donaty są. O, ale dobrze są donaty. No, oczywiście owoce też są, nie? Owoce też, owoce też. Jedziemy Meleksikiem, bo wejście jest trochę dalej. 5 tysięcy za transport, 30 tysięcy za wejście. Porównamy jedynkę z trójką. Taki mamy plan na dzisiaj. Trójka jest 15 km stąd. Pan pojechał z
przywiózł nas i sobie pojechał. Nie wiem, później mamy zadzwonić. Znajdujemy się właśnie w miejscu, gdzie istnieją te kamienne słoje. Takich miejsc jest w Laosie ponad 120. Jednak nie do wszystkich można dotrzeć, ponieważ Laos, a szczególnie ta prowincja, jest miejscem wielokrotnego bombardowania, w związku z czym znajduje się tutaj wiele miejsc uksio. Uksio, czyli nie wybuchów po bombardowaniu. Chodzenie po terenach dzikich, nieodkrytych, zalesionych, takich, w których ludzie generalnie normalnie nie chodzą, jest dosyć niebezpieczne, szczególnie dla turystów i nie polecamy takowych tutaj manewrów wykonywać. Zawsze chodzimy tylko ścieżką, która jest wydeptana, bo tam na pewno nie ma żadnych bomb. W związku też z tym, że jest tutaj wiele miejsc uksio, badania nad tymi słojami są dosyć mocno utrudnione i tylko nieliczne miejsca tych słojów są obecnie zbadane przez naukowców. Do czego doszli naukowcy? Do tego, że tak naprawdę to nie wiadomo, jakie stare są te słoje. Wiadomo tylko, jak stara jest ziemia spod tych słojów i badania z 2021 roku potwierdziły, że gleba bezpośrednio spod tych słojów datuje się na 2-2,5 tysiąca lat przed naszą erą. Natomiast jeżeli chodzi o miejsce pierwsze właśnie, w którym się znajdujemy tych słojów, to tutaj znaleźli kilka pochówków, kilka grobów i szczątki datuje się na okres od 900 roku do 1200 roku naszej ery z kolei, więc wiadomo, że w tych latach ten teren był używany do pochówków osób o różnej tradycji. Są to pochówki pierwotne, są to pochówki wtórne, są to pochówki w ceramicznych naczyniach, są to pochówki kremacyjne. No i to było jedno z tych przeznaczeń. Oczywiście tych pochówków dokonywano nie w środku, wewnątrz tych kamiennych słojów, tylko dookoła tych kamiennych słojów. Natomiast co działo się wcześniej z tymi kamiennymi słojami, to nikt tego nie wie. A mówiłaś o legendzie? To była legenda. Legenda, o legendzie nie powiedziałam. Jeden z królów, który podbił tutejsze tereny i zobaczył te kamienne słoje, to na cześć swojego zwycięstwa, żeby świętować swoje zwycięstwo, w tych słojach przechowywał alkohol. Znaczy robił alkohol, chyba się macerował, ważył się ten alkohol w tych słojach po prostu. No i sobie później opijali to, nie? Jest jeszcze jedna legenda. Tak, jest jeszcze jedna legenda. Ja mogę trzecią wymyślić, bo ja sobie pomyślałam, że te słoje, to one w ogóle wyglądają albo jak kubki, albo jak kieliszki. I nie wiem, czy wiesz, ale na wyspach wielkanocnych są takie duże posągi głowy, które mają 50 metrów. Te mają 3 metry, więc akurat jak kieliszek do wódki dla nich. Zuza jest bajkopisarzem już tak doświadczonym, że nawet zbieżnie wymyśliła tą historię. Tak? Lokalni wierzą, że tutaj chodzili po tych ziemiach giganci i że to były zwykłe naczynia do picia dla gigantów. Ma się ten łeb. Taki bajkopisarz zaawansowany, że nie podskoczysz. A co wiesz o jaskini? No była taka przykra sytuacja 24 listopada 1967. Jakie to jest głębokie? Ale to jest głęboko. No, to jest skutek działania tej bombi, czyli tej takiej małej pomarańczy, która spadała z dużej bomby kasetowej. Ale myślisz, że to nie jest zbombardowane taką większą bombą? Nie wiem, ale widzę, że tutaj te kratery mają zupełnie różne średnice, jakby każda ta mała bomba miała zupełnie inny ładunek w środku. No ale był taki jeden przykry incydent w jaskini, gdzie się chowali pobliscy mieszkańcy przed bombardowaniem. Jest narracja taka, no, że Amerykanie bezpośrednio w tą jaskinię specjalnie zrzucili bombę i wszyscy mieszkańcy, którzy się schowali w tej jaskini, umarli. A wszyscy ci, którzy nie zdążyli dotrzeć do tej jaskini, przeżyli. No to taka anegdota przy okazji tego, że zmierzamy do jakiejś jaskini i się Zuzi przypomniało. Czytałem, że generalnie w takich jaskiniach na przykład były prowadzone kremacje i te słoje, które Zuza pokazywała, już służyły temu, żeby te pozostałości po spalonym człowieczku potem złożyć w tych słojach i to były tak naprawdę takie nagrobki. No i tutaj mamy tablicę informującą, że ta jaskinia prawdopodobnie służyła czemuś takiemu jak krematorium. No i też służyła jako schowanie, jako schron podczas II Indochińskiej wojny. Dotarliśmy na przystanek i czekamy na podwózkę. Piszę na WhatsAppie do pana, którego numer jest tutaj, od pana od tuktuka. Nie od tuktuka, tylko od Meleksa, który nas przywiózł tutaj. I ja piszę, że czy by mógł przyjechać po nas z powrotem, no bo to kawałek jest. Ja mamy za to zapłacone. I on się mnie pyta po laotańsku, kto jest. I ja mu wysłałam zdjęcie, że tu czekam, a on napisał okej. I chyba po nas jedzie.
z językami, na przykład w Laosie jest taki, bo nie wiem, czy mieliśmy to na odcinku, to jest język tonalny, nie? Więc tutaj tłumaczenie Google nie wystarczy tak naprawdę i ciężko jest tłumaczyć język laotański czy na przykład wietnamski. I jak w Wietnamie zamawia się zupę po, to można zamówić albo kurtyzanę, albo zupę, albo jeszcze coś innego, nie? Więc trzeba odpowiednio akcentować. Poszliśmy do jednej restauracji, by Bang Bang to było. I chcieliśmy sobie przetłumaczyć kartę dań i jedna z pozycji to na przykład był pierdzący imbir, nie? Pierdzący imbir? To był hit! Tak się ubawiłam, a pan przyjechał. Więc tutaj na cyferki da się przez kalkulator, ale przez tłumacza Google tak niekoniecznie. Więc w Laosie albo obrazki, albo cyferki, albo jakoś tak niewerbalnie na migi, na... Tutaj generalnie no można się nauczyć takich podstawowych słów, ale i tak mam wrażenie, że jak mówię to podstawowe słowo, to oni słyszą coś innego. Że ja nie tonuję tak dobrze, żeby powiedzieć na przykład dziękuję, bo często tak patrzą na mnie. Może ich obrażam. Może ich obrażam w tym momencie, nie wiem. Ale sobie wydedukują i będą wiedzieli, o co chodzi. Warto też się uczyć język. Taka chusta, proszę państwa, się bardzo przydaje w Laosie. Się bardzo przydaje, bo na przykład jeżeli jest bardzo słonecznie, to możecie schować w tym głowę, a nawet zamoczyć tą chustę i schować głowę, żeby nie przegrzało. A jak jedziecie na motocyklu, to możecie sobie po prostu zrobić z tego chustę na twarz, bo strasznie leci piasek. Jesteśmy w porze deszczowej, więc aż tak nie pyli się, ale jak jest sucho, to naprawdę ten pył potrafi tak wlecieć do płuc i tak zakleić drogi oddechowe, ale mamy chustę. Od razu zatrzymaliśmy się na jakieś skrzyżowanie. Na jedzonko. Pani nam zabrała wszystkie sajdonki, nie ma już. Pomimo tej ilości spalin nikt nie powie, że to jest niezdrowe. Zuza już coś opierdziela, jakieś ciastka kupiła, pewnie coś słodkiego. Kupiłaś coś słodkiego, nie? Chcesz coś porządnego zjeść? 10 tysięcy. Nie, nie jestem głodny, ale ja bym się napił po prostu. Kupiliśmy jeszcze wodę i Pepsi i zapłaciliśmy 20 tysięcy. Czyli 4 zł. Ale ja widziałam, że tutaj Pepsi jest droga. 1,25 litra coli zapłaciliśmy wczoraj 12 tysięcy, a tutaj za tą Pepsi zapłaciliśmy teraz 15 tysięcy, bo woda kosztuje jest 5 tysięcy. Ta mała. Ale moje donatki są... Chyba trochę starsze, co? Mhm. Są świeże? No. Powiedziałaś ciepłe? No. Są nagrane od słońca. Są ciepłe. I po tym króciutkim przystanku Crazy Frog jadą dalej. Znaczy ja jestem Crazy Frog. 30 minut nam pokazuje. 19 km stąd. Po trasie, po drodze. I nic, zobaczymy czy nam odpali. Bo mamy taki lekki problem. Odpala. Prawie za pierwszy. Żebyśmy przypadkiem mandatu nie dostali za prędkość. Pooglądajcie sobie teraz trochę te bezdroża laotańskie. Generalnie ja lubię te drogi, one są takie... chyba jak zabawka dla dużego faceta. Czyli jedziesz cały czas na offroad. Są ładne domki i są trochę mniej ładne domki. Te drewniane no to są od tych najuboższych, ale jak ktoś tutaj ma kasę to od razu widać, bo te domy są tak f***ne wtedy. Mają takie złoto-srebrne balustrady. Takie małe pałace. No, takie małe właśnie pałace. No, a te drewniane są jednoizbowe, nie? No, te drewniane są jednoizbowe, tak. Cała rodzina mieszkała w jednym takim. No, a tu jest na przykład taka chata, która jest dosyć bogata. Bliżej miasta są bardziej bogate te chaty, mi się wydaje. Ale tu jest ładnie. Chłodzące. Ale ładnie to wygląda. Dojeżdżamy do trzeciego miejsca i chyba jest zamknięte. To znaczy weź tutaj stań w cieniu tam i pójdziemy po prostu, nie? Myśleliśmy, że jest zamknięte,
Ale przyszedł jakiś pan. Chyba będzie otwarte. Tika. Wejście kosztuje 30 tysięcy. Miałam stówę tylko i pan nie miał jak wydać. I wiecie, że chciał nam zabrać całą stówę? Nawet nie wiemy, czy to jest kasjer, czy nie, bo taki typ jakiś przyszedł nagle do budy i powiedział, że 60 i tyle. I elo? No to jakoś super dużo pieniędzy nie jest, nie? Ale wiecie. Ale ostatecznie wygrzebałam te 60. No idziemy. To ale bąk mi właśnie przeleciał. Ale ładnie tutaj jest. Tam? Że to jest bardziej wydeptane. No ale tutaj są domy jakieś, nie? No to chyba dlatego jest bardziej wydeptane. Brakuje tutaj oznaczeń. Nie wiemy jak iść, idziemy tą bardziej wydeptaną ścieżką. I nie wiemy, czy idziemy dobrze, czy idziemy do jakiejś wsi po prostu obok. I dużo żyjątek tutaj jest. A mi się zakręciło w głowie, ale bym się jebał. Mi trochę też się zakręciło. To chyba oddziaływania tych słojów. To jesteśmy blisko. Wie, czy dobrze idziemy. No chyba jak są schody, to chyba dobrze, co? Idę, zanim krowy nas dogonią. Nie no, teraz leżą, bo jest wysoko słońce. Bo krowy mają trybanakonda. Trochę boję się pochodzić. No ja też. Nadal stąpamy po niepewnym gruncie. Sprzedali nam bilet na zamkniętą atrakcję. Nie no, ja mam bilet, ja wchodzę. Pokaż. Nie ma w ogóle opcji, żeby nie wyszło. To jest po prostu drzwi automatyczne, żeby zawsze były zamknięte, widzisz? Tu jest opisana historia o królu, o którym Zuza wcześniej opowiadała. Pun Chung. Jakieś 1500 lat temu. Ale jest gorąco w słońcu. I w tych słojach przechowywano alkohol, żeby celebrować ich zwycięstwo. I tutaj jest ta też historia o tych gigantach. No i jeszcze inna, że jest taka hipoteza, że w dawnych czasach słoiki te służyły do przechowywania wody i jedzenia. No i to nawet miałoby sens, bo zanim taki kamień się nagrzeje, on pewnie przez długi czas utrzymywał chłód. To mogło działać. Jako taka naturalna lodówka. A słuchaj, teraz tego tutaj niektórzy ludzie nadal kontynuują i wierzą w te wszystkie duchowe wierzenia związane z tymi słoikami i oni zbierają tą wodę, która się zbiera w tych słoikach, bo myślą, że ta woda ma uzdrowicielskie właściwości. I oni, kurwa, co piją tą wodę? A piją tą wodę. Ale co oni? Piją czy się nacierają? Nacierają, macerują się. To miejsce trzecie jest trochę małe. Ale mnie coś ukryzło. Ale jest dużo pięknych motylków, ale ładny motylek tam usiadł. Ale ładny tam, zobacz jaki motylek. Leci teraz przed tobą. Tu chodź, chodź na mnie usiąść. Bartek mówi, że niby są lepiej zachowane te słoje. Jest dużo ich więcej, w sensie lepiej zachowanych. No niby tak, ale większe wrażenie wyrobi na mnie jedynka, bo jest większy teren. A tutaj jest takie małe, to jest dużo skupisko, duże skupisko słoi, lepiej zachowanych, niezbombardowanych, ale nie widać tego ogromu. Nie widać, nie ma tutaj takich dużych tych słoi. To w jedynce są lepsze te słoje, ładniejsze. Trójeczka jest kameralna i do tego mi się podoba. Na prowincja, po której się poruszamy, to był drugi ważny dla Amerykanów cel pod względem prowadzenia działań militarnych, bo zaraz po szlaku Ho Chi Minha uważali oni, że tutaj jest małe centrum komunistów laotańskich, którzy mogą kooperować z Wietnamem Północnym i że to może gdzieś tam przeważać na szali zwycięstwa w toczącej się wojnie. Więc zorganizowali taką akcję, że akurat ta prowincja i szlak Ho Chi Minha były dotknięte tymi intensywnymi opadami bombis. No zobacz, to jest ładnie. Gdzie strumyk płynie zwolna i rozsiewa zioła maj, stokrotka rosła polna, a nad nią szumiał gaj. To jest właśnie skutek niestosowania takiej chusty na głowie, kiedy jest pełne słońce, nie? Co? No zobacz, jaki tu strumyczek jest piękny. Śliczne są tutaj tereny. W ogóle są tak piękne tereny w Laosie, że to się w głowie nie mieści. Nawet nie mamy słów, żeby to opisać. No, naprawdę ślicznie tutaj jest. Jak oni ogarną ten teren, jak tutaj już będzie bezpiecznie, żeby backpackersi mogli po prostu się szpędać po tym kraju bez obawy o swoje życie, to tutaj się oni przeżyją jakieś odrodzenie. No tu jest naprawdę cudowne. Pod kątem natury jest naprawdę fenomenalnie. Tutaj są takie góry, tutaj są takie widoki. W ogóle jak po drodze jechaliśmy z Van Vieng do Ponsavan, to była taka ta góra. To ona wyglądała filmowo bardzo. Jezus, nie? Po prostu fantastycznie wyglądała. My nawet nie byliśmy w stanie tego nagrać z tego naszego busa, ale była fantastyczna ta góra. Ja bym chciała tam spędzić na przykład tydzień w tych górach, ale tam też jest ten teren taki zbombardowany dosyć w tych górach, więc zresztą jak mijaliśmy, no to kilka osób bez
kończyn było, więc podejrzewam, że gdzieś nadal jest taki niesprawdzony teren. No właśnie chciałem powiedzieć, że tam nawet nie ma gdzie mieszkać, nie? Żeby tam spać. No wiadomo, że ludzie się tam poruszają i te główne drogi raczej są bezpieczne, więc moglibyśmy tam spędzić kilka nocy, ale tam nie ma gdzie spędzić tych nocy. Ciekawe, czy jak będziemy oglądać za 20 lat nasze filmy, nasz pamiętniczek z podróży po Laosie, czy to się sprawdzi, że już za 20 lat będzie taka dzicz, będzie tutaj tylu turystów, że oni będą przeżywać rozkwit, nie? I że to się zmieni w wielką aglomerację. Ale mają potencjał. Lecimy dalej. To chyba nasza ostatnia miejscówka na dzisiaj. Jedziemy się napić, pewnie do Bing Chun. Jedziemy coś zjeść, bo przez cały dzień nie jedliśmy. To znaczy Zuza sobie podgryzała słodyczki. Zuzka i cukier to... A w drodze powrotnej jeszcze mijamy pełno oznakowań organizacji MAC, która ratuje życie i buduje przyszłość. Jest to organizacja, która rozbraja te bomby, które spadły tutaj i nie zostały zdetonowane. Tu jest MAC-23. I generalnie chodzi o to, żeby nie wchodzić na teren, który jest jeszcze niesprawdzony i że tutaj może dochodzić właśnie do tych niekontrolowanych wybuchów. Zobaczcie, jak indory się godowo tak napuszają. Pierwszy raz widzę taki taniec godowy indora. Jakiegoś. Zresztą, jak on nas strasza, te piórka. No i takie rzeczy tutaj po drodze. Nie można skończyć odcinka, bo się ciągle tutaj coś dzieje. Ale ładnie. Albo, ale krowa. Młodzi się wytarzała, biała była. Zobaczcie tą krowę, Jezus, jak podżera komuś kwiatki. O Jezus, naklęcząco. Co za krowa. Albo krowy, albo bawoły, albo kuniki, albo indory. No to wszystko. To jest tak pięknie, to jest taka kwintesencja laotańska. Tu jest taki prawdziwy Laos. Tutaj co chwilę jest coś. Dokumenty. Mamy dokumenty. A my nie mamy dokumentów od skuterka. Okej. Okay. Panowie zabronili nagrywać akurat. Zatrzymali nas. Zapłaciliśmy 100 tysięcy, ale tak się kręcili. Tak na początku nie chcieli powiedzieć, o co chodzi. A chodziło o to, że nie mieliśmy ważnego przeglądu, a my dzwoniliśmy do naszej wypożyczalni, która nie odbierała. Siedzieliśmy tam już, nie wiem, z 10 czy z 15 minut, aż w końcu koleś nam napisał 100 tysięcy na kartce, no i daliśmy mu te 100 tysięcy, czyli jakieś tam 17 zł. No i co, jedziemy dalej, nie? Ale jak mi się zepsuł silnik, to powiedzieli mi wypożyczalni, że mam do nich dzwonić, a ja do nich dzwonię, no nie wiem, 10 razy do nich zadzwoniłam, ani razu nie odebrali, więc jakby mi się zepsuł silnik, to chuj, to bym nie wróciła. Nie można skończyć odcinka, bo ciągle się coś dzieje. Ciągle coś. Zakupuję słodkie bułki na śniadanie. Zaraz pokażemy, co to jest. 20 tysięcy u pani kosztuje. Tamtej pani 15. Może nie miała 5 tysięcy. Jedziemy do Bing Chun. Takie były z jabłkiem w środku. Mus jabłkowy, nie? No. Są całkiem smaczne. No, fajne są. I też się nimi najeść na śniadanie. No, oni takie drożdżowe rzeczy potrafią. Nie? To jest dziwne. Bo tych pertewa z tymi kolciankami. Ja muszę tutaj. Ciekawe, czy mango będzie dobre. Jest takie mdłe, takie mydlane. Bo mango samo w sobie, jeżeli występuje solo, to jest średnie. Najlepsze jest z jakimiś dodatkami. Kończymy nasz dzień w Bing Chun. I jutro będziemy zwiedzać miasto. Więc następny odcinek będzie po prostu z miasta i z marketu. Marko jest mega ciekawy. Ale jestem tak podnięta. I to jest drugi raz zakończenie tego odcinka. Dziękuję, do widzenia.